Cześć, a dzisiaj tak na gorąco po meczu Chorwacja-Argentyna chciałem nagrać materiał i pokazać Wam takie oto narzędzie do otwierania zamków bez klucza, takie jak i narzędzie, jakim jest grzebień. Jak się go używa, do czego służy, czy do czego, to wiadomo, do otwierania zamków, ale jak się go używa i może dlaczego nie ma sensu go kupować. I jak działa. Dobra. Więc tak, na czym polega cały mek? Taki grzebień odpowiada, każdy ten ząb odpowiada komorze. Trzeba dopasować grzebień do zamka kłódki, tak żeby ilość tych, chodź tu fokus, ilość komór pokrywała się z ilością tych zębów. Tutaj mamy 5 zębów, na komór mamy 6 do obsłużenia, więc nie pasuje. Tutaj niby pasuje, ale... No ale zobaczmy, spróbujmy. Wydaje mi się, że to może być trochę przygrube, ale nie, działa dobrze. Grzebień działa tak. W przeciwieństwie do pikowania, gdzie ustawiamy linię, to jak widzicie, dolne piny, nazwijmy je górne. No, ustawiamy w linii podczas pikowania i próbujemy przekręcić bęben. I tylko wtedy bęben nam się przekręci, jak ustawimy tą linię. Grzebień działa w ten sposób, że wciska oba piny górne i dolne i próbujemy przekręcić. O, i właśnie kłódka się otworzyła. Zobaczcie, ustawiliśmy, wcisnęliśmy te piny, powiedzmy, właściwe i te górne, które sterują tymi pinami. Nie musieliśmy ustawiać żadnej linii, bo nie masz, no cóż, nie ma sensu. Zobaczcie tutaj. Tutaj są te zęby zęby grzebienia, tak widać w tych komorach, mam nadzieję. No tu już nic nie blokuje zamka. Jest to metoda mega prosta, nie wymaga w zasadzie żadnej wiedzy czy umiejętności. Po prostu tylko wciskamy i próbujemy sobie dopasować. O, teraz powiedziałem, że nie wymaga ani wiedzy, ani umiejętności. Mi się postawił ten grzebień. O. A, wysunąć trochę. Czekajcie. Wsunę go jeszcze raz. O, mamy go. I już. Widzicie, oba piny górne i dolne są wciśnięte. Ten ostatni to trzyma cały kor. On w ogóle nie jest do pikowania. On po prostu trzyma ten zamek na miejscu. Bęben. Więc... cały myk z tymi grzebieniami polega na tym, żeby wcisnąć oba piny, które normalnie klucz ustawia w takiej linii, że między dolnym a górnym jest linia. Tutaj wiem, może już po raz piąty to będę otwierał. Teraz widzicie, teraz to jest chaos i to góra, dół i tak dalej, ale normalnie trzeba wcisnąć te piny górne, tak na linii, żeby były z dolnymi. Boże, tu utworzyły linię między dolnymi a górnymi. Klucz to robi od razu. Dobra, już nie powtarzam. Dlaczego nie warto inwestować w takie narzędzie? Bo to działa tylko w najprostszych kłódkach. Ja być może, nie sprawdziłem tego, w tej kłódce, którą już dawno tam popsułem, by to działało. Ten lub inny grzebień można... O, nawet, no nie, ten ma widzę dużo pinów. A nie, może, dobra, nieważne, może by działało, no ale nie mam takiej kłódki teraz, więc nie pokażę Wam, nie zademonstruję próby otwarcia takiego zamka. Jak się bronią producenci, jak się bronią konstruktorzy kłódek przed tymi grzebieniami, jak się bronią, obronili się skutecznie i super, bo to narzędzie to przez chwilę było naprawdę morderczo skuteczne. Po pierwsze, wejście na klucz, tak? No nie damy rady wcisnąć, choćby nie jest to zbyt skomplikowane wejście na klucz, a i tak już by, no nie da się tego zrobić skutecznie, a przynajmniej tymi grzebieniami, no może są jakieś inne, które by weszły, no ale powiedzmy w Tantala, och, to już na bank nic tutaj nie wlizie takiego. Naprawdę trzeba by mieć niezłe to ustrojstwo, ale nie jest to główny powód, dla którego te grzebienie przez nie działają w tych kłódkach lepszych, nowszych. Po prostu komory w lepszych kłódkach są krótsze. Są takie, że pozwalają na wciśnięcie tego jednego
pinu, ustawienia maksymalnie, ustawienia tych pinów na linii i nie da się ich wcisnąć głębiej, czyli takie cudo. Tutaj spróbuję po raz trzeci z tą kłódką wykonać. A teraz mam chyba inny ten wziąłem. No ale powinien dać radę. No to się nie uda. To jest coś, co o, nie damy rady wcisnąć tak głęboko tych wszystkich pinów. One maksymalnie może wyjdą o tak. By się uparli, bo tutaj już się sprężynki ścisną. W tanich kłódkach niestety sprężynki są długie i ten sposób otwarcia, no on jest realny. No cóż, i tyle, no. Tyle chciałem wam dzisiaj przedstawić. Tak działają grzebienie. Tak się producenci przed nimi obronili, że po prostu komory są płytsze i nie da się wcisnąć dwóch pinów naraz. I tyle, no. Dzisiaj taki materiał. Kurde, 6 minut mi wyszło, pewnie się powtarzałem mocno, ale dobra. Co chciałem wam pokazać, co będziemy testować niedługo. To jest mój zamek Kryptonite'a, mój ulok Kryptonite'a, taki grubszy od tego ostatniego. Dlaczego będziemy go testować? Bo przestał działać. Jeszcze z nim powalczę, ale klucz wkładam, przekręcam zamek, no i zamek się przekręca, a no, nie da się go otworzyć. Więc będziemy go próbowali męczyć niebawem. Jeżeli dobrze tutaj odczytuję, to jest seria czwarta Kryptonite Evolution. No dobra, to trzymajcie się. Dzisiaj taki oto materiał o grzebieniach. Mam nadzieję, że was nie zanudziłem. Starałem się coś tam o nich powiedzieć, jak działają. I cześć, no. Taki materiał po meczu, bezwysiłkowy. Nara.